Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Chińska agencja prasowa Xinhua podała, że Chiny zaoferowały wsparcie dla Węgier w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Co ciekawe, chińska agencja nazwała Węgry długoterminowym i strategicznym partnerem Chin. Ta nadzieja na pogłębienie współpracy w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa z krajami Europejskimi, należącymi i do Unii Europejskiej, i do NATO, też wynika z ostatniej wizyty w Budapeszcie Ministerstwa Bezpie Bezpieczeństwa Publicznego Chin, Wang Xiaohonga, który w ubiegłym tygodniu spotkał się w stolicy Węgier z Wiktorem Orbanem. W czasie wizyty na Węgrzech chiński minister mówił o właśnie tej nadziei i perspektywach na otwarcie współpracy w nowym obszarze relacji dwustronnych w takich kwestiach jak walka z terroryzmem czy zwalczanie transnarodowej przestępczości. Ta współpraca, jak podaje Agencja Xinhua, miałaby obejmować, cytuję, budowanie potencjału w zakresie bezpieczeństwa i egzekwowania prawa w ramach inicjatywy PASA i szlaku prezydenta Xi Jinpinga. Koniec, koniec cytatu. No, to oczywiście, jeżeli chodzi o inicjatywę PASA i szlaku, to ta, to ta propozycja chińska dla. Eurazji i dla innych, także części świata została zaprezentowana przez Xi Jinpinga w jesienią 2013 roku i jej celem jest zasadniczo połączenie Chin ze światem poprzez więzi handlowe i budowę odpowiedniej infrastruktury. Jeżeli chodzi o wizytę Wanga Xiaohonga, to też warto tutaj podkreślić, że w czasie swojej wizyty na Węgrzech chiński minister mówił o o, o szeroko, szeroko rozumianej współpracy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Spotkał się z szefem MSW Węgier, Szandorem Pinterem. Podpisał dokumenty w zakresie współpracy w obszarze bezpieczeństwa i egzekwowania prawa, przy czym, no, też trzeba tutaj podkreślić, że szczegółów tych umów nie ujawniono. Jakby żadna agencja informacyjna nie otrzymała i nie podała do publicznej wiadomości konkretów w tym zakresie. Niemniej jednak już sam fakt podpisania taki, takich umów państwa, przez państwa należące do NATO i do Unii Europejskiej właśnie z Chińską Republiką Ludową i osadzenie tego w kontekście inicjatywy pasa i szlaku jest niewątpliwie. Bardzo dużym sukcesem dyplomacji chińskiej, ale też z drugiej strony jest to duży sukces dyplomacji węgierskiej, która konsekwentnie realizuje politykę wielowektorową, politykę właśnie utrzymywania poprawnych relacji w ramach NATO, w ramach Unii Europejskiej, a jednocześnie otwierania się na partnerów gospodarczych i w obszarze właśnie bezpieczeństwa spoza Unii Europejskiej. No, wystarczy przypomnieć, Historię budowy elektrowni jądrowej w Paks, czy właśnie te porozumienia z Chinami, niewątpliwie Budapeszt bardzo ciekawie rozgrywa tę swoją partię szachów, utrzymując poprawne relacje z Federacją Rosyjską, utrzymując poprawne relacje z Chińską Republiką Ludową, dywersyfikuje swoje bezpieczeństwo w ten sposób, a jednocześnie można powiedzieć tak nieco publicystycznie lewaruje to, tą, tę swoją pozycję w ramach Unii Europejskiej i w ramach NATO. Patrząc na wielkość Węgier i to jak śmiałą politykę prowadzą, no niewątpliwie jest to polityka realizowana ponad miarę tego potencjału geopolitycznego, który wydawałoby którymi Węgrzy, Węgrzy dysponują, ale dzięki wysokiej kulturze strategicznej, dzięki obraniu właśnie strategii wielowektorowej w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa, w polityce obronnej, niewątpliwie Węgrzy na tym po prostu zwyczajnie korzystają. Ten przykład umów podpisanych z Chinami pokazuje jasno, że Wiktor Orban bardzo sprawnie porusza się, jeśli chodzi o, o obszar polityki realnej. Czy traktowania polityki na zasadach transakcyjnych, czy uprawiania polityki na zasadach transakcyjnych. Przypomnę tylko, że wizyta chińskiego ministra w Budapeszcie i te deklaracje dotyczące pogłębienia współpracy z Chinami, podpisanie umów, o których wspomniałem, odbywają się w czasie, kiedy Węgry nadal nie wyraziły zgody na rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego o Szwecję. I tutaj wyraźnie widać, że Wiktor Orban traktuje właśnie te kwestie w sposób transakcyjny. Chce za zgodę Budapesztu na przystąpienie Szwecji do NATO uzyskać. Konkretne, konkretne jakieś korzyści. Dokładnie nie wiemy, o, jak, o, o co idzie gra i jakie warunki Orban postawił, ale niewątpliwie widać tutaj właśnie to podejście transakcyjne, niezwykle korzystne dla, dla Węgier, gdzie stosunkowo nieduży kraj jest no, można powiedzieć liczącym się graczem w konkretnych, konkretnych rozgrywkach. I też warto zauważyć, że przecież Chińska Republika Ludowa ma stosunek bardzo mocno zdystansowany, żeby nie powiedzieć ostrzej, do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co więcej, warto przypomnieć, że chińskie media państwowe określają NATO jako, cytuję, Poważne wyzwanie dla globalnego pokoju i stabilności. Koniec, koniec cytatu. W tym kontekście niewątpliwie nawiązanie współpracy z Węgrami jest, tak jak już wspomniałem, dużym dyplomatycznym zwycięstwem Chin w relacjach i z Unią Europejską, i z szeroko rozumianym kolektywnym zachodem, a dzieje się to wszystko przecież w sytuacji, kiedy urzędnicy w Brukseli tak naprawdę skalują te relacje z Chinami przez pryzmat ocen dotyczących kwestii takich jak prawa człowieka czy stosunek Chin do, do tego co się dzieje obecnie na Ukrainie. Też warto zauważyć, że Budapeszt bardzo sprawnie porusza się w na tym odcinku właśnie obszaru dyplomatycznego związanego z wojną na Ukrainie. Węgrzy blokują m.in. 13 pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec, wobec Rosji, ponieważ miałby on objąć chińskie firmy, które są oskarżane przez Stany Zjednoczone o udział w działaniach mających na celu omijanie sankcji nałożonych, nałożonych na Rosję. I tutaj niewątpliwie Węgrzy starają się to wykorzystać dla siebie, tak aby to zdyskontować gospodarczo, aby utrzymywać pozytywne relacje gospodarcze zarówno z Chinami, jak i z Federacją Rosyjską. Pragmatyzm, który widać w polityce Węgier, jaskrawo kontrastuje z tym, co widzimy w Polsce, gdzie wielu polityków, z tak zwanych pierwszych stron gazet, pozwala sobie na dość dużą nonszalancję w wypowiedziach pod adresem chociażby. Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Obserwowaliśmy to w całkiem niedawno podczas wypowiedzi chociażby marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który groził Władimirowi Putinowi. Tego typu groźby nie mają pokrycia w rzeczywistości, są absolutnie niepotrzebnym eskalowaniem napięcia i są absolutnie bezużyteczne w, w kontekście. Po prostu umów handlowych czy, czy pogłębiania relacji gospodarczych. Rozumie to doskonale Viktor Orban, rozumie to Peter C.R. To rozumieją to inni członkowie establishmentu politycznego Węgier, którzy po prostu świetnie realizują politykę realną. Pragmatyzm, podejście transakcyjne do, do, do polityki, i Węgrzy po prostu na tym zwyczajnie gospodarczo, gospodarczo korzystają. Warto, aby establishment polityczny III Rzeczpospolitej wyciągnął z tego wnioski, bo może się rzeczywiście wiele nauczyć od dyplomacji węgierskiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.